Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dlaczego nie upominamy innych ludzi? Bo boimy się, że zrobimy sobie wrogów. Powinno być tak, że rozumna osoba nasze upomnienie przyjmie jako wyraz naszej miłości, a nie atak. Lecz wkradająca się wszelkimi sposobami nic nieznacząca tolerancja sprawia, że ta miłość zostaje wyautowana. Ogranicza się do relacji bliskich, zakochanych w sobie osób, ale nie dla obcych. Upominanie przecież jest potrzebne, bo kształtuje w nas jako ludzi. Skoro czytamy w Biblii jedni drugich brzemiona noście, to tym samym powinno nam zależeć na wszystkich ludziach. Powiedzenie prawdy, nawet najtrudniejszej, zawsze jest lepsze niż takie nieszczere pochwały, które zamazują prawdę. No, chyba że lubimy żyć w zakłamanym świecie. Napomnienie mocno wiąże się z przebaczeniem. Jeśli twój brat zawini i żałuje, przebacz mu. Nawet wielokrotnie, choć bardzo wiele cię to kosztuje. Tak, bo przebaczenie jest bardzo wyczerpujące. Zawsze, kiedy odnosimy się do niego osobiście. Bo to my ponieśliśmy szkodę raczej na duchu niż na ciele. To nas boli i to bardzo mocno. Przebaczenie jest jakby wskaźnikiem naszej miłości. Przebaczyć to dać drugiemu więcej miłości niż to, na ile naszym zdaniem zasługuje. A co zrobić, jeśli ktoś gorszy? Jeśli ktoś jest powodem poważnych zranień, których tak łatwo się nie przebaczy. Jezus pozostaje nieugięty i mówi, że tacy ludzie poniosą straszliwą karę. Kamień młyński u szyi. Nie my mamy karać, ale słuchając Jego słów mamy sami przestrzegać się przed zgorszeniem innych. Mamy być czyści jak łza. Niestety wszyscy jesteśmy słabi. I czasem jesteśmy powodem do czyjegoś zbudowania, a czasem do czyjegoś zgorszenia. Mamy w sobie i coś ze świętości, i coś ze zwierzęcenia. I największym dramatem człowieka jest to, że próbuje te słabości zamieść pod dywan, uznając, że ich nie ma. To ma swoją nazwę. Obłuda. Często jesteśmy przyczyną zgorszenia dla innych. To przez nas inni stają się gorsi i na tym polega ten grzech. Zamiast dobra pojawia się zło, albo mniejsze dobro. I choć mamy ubogacać innych, podnosić o słabych, to nie zawsze nam to wychodzi, bo jest i lenistwo, i zaniedbanie. Do ideału ciągle dążymy. I widzimy, że ta droga się dłuży. Niecierpliwimy się, bo już byśmy chcieli coś zmienić w sobie. I ciągle nie widzimy efektów tej naszej pracy nad sobą. Dlatego w tej Ewangelii mam jeszcze trzeci element, którym jest wiara. Święty Ignacy z Antiochii mówił, wiara jest początkiem prawdziwego życia. Kto działa w wierze, dokonuje niesamowitych rzeczy, o których mówił sam Jezus. Gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wiara w Chrystusa, która oznacza przyjęcie Go, pozwolenie, by nas przemieniał, podążanie za Nim bez wahania, sprawia, że stają się rzeczy po ludzku niemożliwe. Tak nam podpowiada papież Benedykt XVI. Więc tego, czego nam brakuje, by żyć pełnią życia, mieć odwagę do napominania braci i zdolność do przebaczenia im, to ciągle jest wiara. Ona nie tylko jest bogactwem zrozumienia, co owocem doświadczenia Boga. Staje się dla nas możliwością działania, które wynika z zaufania Bogu.